14 listopada o 18 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku przy ulicy Hawrowej 7 odbył się wernisaż Pracowni Walor. W atmosferze listopadowego wieczoru oglądać można było wykonane pod okiem pani Ewy Tomas-Modlich prace uczestników koła plastycznego, a także prawie 200 prac przywiezionych z tegorocznego pleneru artystycznego, który odbył się na Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Szczególnie wyróżniającym uczestnikom zajęć pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury wręczyła nagrody. Oprócz uczty dla ducha przygotowano także pyszną ucztę dla ciała.